Witam Państwa w Krakowie w siedzibie Fundacji imienia Zofii Jana Włodków. Witam w imieniu Fundacji i Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Kraków. Wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie chcieliśmy przypomnieć historię procesów pokazowych ziemian. W tym roku mija 70 lat od wyroku w sprawie państwowych nieruchomości ziemskich, w skrócie PNZ, czyli gospodarstw rolnych organizowanych po wojnie głównie z ziem na zachodzie Polski przejętych od Niemców, ale również dużych gospodarstw przejętych w pozostałych regionach Polski, które potem były przekształcone w państwowe gospodarstwa rolne. Ziemianie wyrzuceni z własnych majątków zaangażowali się w odbudowę polskiego rolnictwa na ziemiach odzyskanych właśnie w PNZ-ach. Byli znakomitymi fachowcami, osiągali świetne rezultaty. Było to wbrew panującej ideologii. Dzisiejszą debatę na ten temat poprowadzi profesor Marian Wolski. Zapraszam. Dziękuję serdecznie panu prezesowi za miłe powitanie. Szanowni Państwo, 3 lutego 2021 roku minęła 70. rocznica od wydania przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie wyroku w pokazowym procesie politycznym przeciwko kierownictwu państwowych nieruchomości ziemskich. Proces miał, jak powiedziałem, charakter polityczny i pokazowy. Był wymierzony przeciwko ziemianom, właściwie już wtedy byłym ziemianom, zatrudnionym właśnie w tej instytucji, w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich, instytucji odpowiedzialnej za zagospodarowanie gospodarstw rolnych na terenach poniemieckich, no, głównie Śląska, Pomorza, ale jednocześnie, a może przede wszystkim skierowany był przeciwko reprezentantom wrogów ludu, jak to wtedy określano, grupie ziemian polskich, grupie niezależnej ekonomicznie niegdyś kształtującej obraz życia społecznego, politycznego II Rzeczypospolitej, a zatem przeciwko wrogowi głównemu zniewolenia narodu wprowadzonemu na bagnetach sowieckich. Spotykamy się, proszę Państwa, z pewnym opóźnieniem spowodowanym z oczywistych względów, względami pandemicznymi, bo jak wspomniałem, 3 lutego była ta 70. rocznica, dzisiaj mamy właściwie pół roku później. Witam dyskutantów dzisiejszych, czyli pana doktora Wojciecha Frazika, reprezentującego Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, i pana doktora Tomasza Osińskiego z Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, a także witam pana Macieja Słotę, znakomitego aktora teatralnego i filmowego, który przybliży państwu fragmenty dokumentów z epoki, dokumentów prasowych, wspomnień uczestników owego procesu. Nasze spotkanie odbywa się, jak wspomniał pan prezes Rafał Ślaski, w siedzibie Fundacji imienia Zofii Jana Włodków, instytucji o korzeniach ziemiańskich powołanych przez rodzeństwo Jana i Zofię Włodków, powołanych w celu promowania dorobku dziejowego ziemian polskich, w celu zachowania pamięci o tej grupie społecznej, instytucji, która ma za zadanie gromadzenie dokumentów dotyczących historii ziemiaństwa, ale też właśnie w takiej konwencji spotkań, dyskusji naukowych przybliżać szerszym kręgom społecznym wątki związane z historią ziemiaństwa polskiego. Na początku chciałem zadać pytanie panu doktorowi Tomaszowi Frazikowi, pytanie o prośbę o naszkicowanie sytuacji polityczno-społecznej, jaka panowała w owym czasie w Polsce. Bardzo proszę, panie doktorze, niech pan przybliży to zagadnienie. Rozumiem, że koncentrujemy się na połowie czy na lecie roku 1944 najpierw. Z oczywistych względów. Mamy do czynienia z sytuacją podboju państwa i społeczeństwa polskiego przez Związek Sowiecki, który jako swego rodzaju instrumentem posłużył się komunistami polskimi. To jest w perspektywie nieco szerszej
Już ponad rok po zerwaniu przez Sowietów stosunków z władzami polskimi na uchodźstwie, czyli po prostu z państwem polskim, po krótkim okresie, kiedy te stosunki były powiedzmy normalne, od lata 41 do kwietnia roku 43. I potem Stalin zaczyna już stopniowo grać na zainstalowanie w Polsce rządu własnego. Oczywiście będą podejmowane pod wpływem pewnego nacisku aliantów próby zawarcia kompromisu między rządem, w którym właśnie wtedy latem 44 roku funkcję premiera pełni Stanisław Mikołajczyk, ale te kolejne próby kończą się niepowodzeniem. To jest moment, kiedy od 1 sierpnia w Warszawie trwa powstanie. Jest to taka ostatnia próba uratowania suwerenności Polski, doprowadzenia do tego, że to Polacy są gospodarzem we własnym kraju. I kiedy powstanie jeszcze trwa, zanim jeszcze dojdzie do tych ostatnich rozmów Mikołajczyka w Moskwie, to komuniści przeprowadzają, można by powiedzieć, takie podstawowe reformy, jak oni to nazywają, które decydują o, można powiedzieć, zburzeniu struktury społecznej w Polsce. No w pewnym sensie następuje odwrócenie struktury społecznej w Polsce. Mam tutaj na myśli przede wszystkim tak zwaną reformę rolną, wprowadzoną dekretem z 6 września 1944 roku, dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, który jest swego rodzaju rządem, który nie jest uznawany na razie przez nikogo poza Sowietami, ale który faktycznie sprawuje władzę w Polsce. I ten dekret ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie tej podstawowej warstwy państwowotwórczej z okresu II Rzeczpospolitej, czy nawet z okresu jeszcze wcześniejszego, gdybyśmy sięgali w głąb historii, czyli ziemiaństwa. Ziemiaństwa, które również poprzez te ośrodki, w których żyje, czyli poprzez dwory, jest równocześnie oparciem dla sił, które o niepodległość walczą zbrojnie, czyli po prostu dla partyzantki, dla sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. Przecież wiemy, że dwory były zarówno miejscem schronienia, jak i ośrodkiem zaopatrzenia dla Armii Podziemnej. I od razu jednym, można powiedzieć, pociągnięciem pióra komuniści likwidują bazę dla ewentualnych przyszłych powstań. Tak trzeba patrzeć z tego punktu widzenia walki z państwem polskim na to, co się stało 6 września. Ale oczywiście następuje też zniszczenie pozycji gospodarczej tej warstwy i próba pozyskania w ten sposób chłopów, którzy niewiele na tej reformie tak naprawdę skorzystali, dlatego że ona nie miała uzasadnienia ekonomicznego w takiej postaci, w jakiej była wprowadzana. Niszczyła pewien sposób gospodarowania, natomiast nie stwarzała podstaw zdrowej gospodarki rolnej na wsi. No właśnie, bardzo ciekawy wątek pan doktor podniósł, mianowicie udziału działaczy PSL-u przedwojennego we władzach, w tym pierwszym okresie władzy komunistów w Polsce, prawda? Mamy Stanisława Mikołajczyka, o którym pan wspomniał przed chwilą. Jak to ugrupowanie się zachowuje, jak Mikołajczyk sam w tym momencie się zachowuje, jakie są jego dalsze losy, prawda? Mikołajczyk jeszcze jako premier rządu na uchodźstwie starał się o dojście do kompromisu z Sowietami. Oczywiście Stalinowi nie zależało na żadnym kompromisie, bo on chciał narzucić swoją tutaj wizję, swoje rządy w Polsce, według swojego modelu ukształtować
społeczeństwo i ewentualnie państwo polskie, bo też jest dyskusyjne, od którego jakby momentu Stalin zrezygnował z wcielenia Polski jako kolejnej republiki. Ale no, to jest inny temat. Natomiast Mikołajczyk po tych fiaskach kolejnych prób dojścia do porozumienia ze Stalinem i z polskimi komunistami podał się do dymisji. I od końca listopada 1944 roku można by powiedzieć był takim politykiem na bocznym trochę torze, opozycyjnym, ale który był wspierany przede wszystkim przez Brytyjczyków, przez Churchilla, natomiast w przeciwieństwie do rządu polskiego, który istniał, był tolerowany, ale już nie był wspierany. I efektem tego są porozumienia w Jałcie i potem jako próbę realizacji tych porozumień będziemy mieli wejście Mikołajczyka do tymczasowego rządu jedności narodowej. Z jednej strony alianci wymusili to na Stalinie, że dopuścił Mikołajczyka do tego rządu. Z drugiej strony trochę wymusili też na Mikołajczyku to, żeby on jednak na tych warunkach zgodził się w ogóle wejść do gry. I Mikołajczyk latem 1945 roku podejmuje próbę ratowania suwerenności Polski za cenę utraty znacznej części terytorium, za przyjęcie bardzo ciężkich warunków, za wejście w mniejszości do rządu, bo tak naprawdę mógł liczyć tylko na dwóch ministrów i to też do pewnego momentu ze swojego ugrupowania. Także znalazł się w sytuacji bardzo trudnej, ale formalnie miał stanowisko wicepremiera i ministra reform rolnych. Czyli ja bym mógł jeszcze w kwestii samej reformy rolnej. Oczywiście zgadzam się z tym, co pan doktor powiedział. Ja bym zwrócił uwagę na to, że to jest taki manifest PKWN-u, to jest taki dokument szczególny, który wytycza pewne kierunki zmian w gospodarce, aczkolwiek jak pokazują lata 46, 47 i 48, wiele z tych zmian ukazanych jest fałszywie w manifestie PKWN-u. Czy one inaczej, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie własności prywatnej i można powiedzieć inicjatywy prywatnej w gospodarce. Reforma rolna to jest jedyna odkryta karta tak naprawdę, bo w manifestie PKWN-u mamy wyraźnie opisane zasady reformy rolnej, które tak naprawdę no, materializują się już w tym dekrecie. No, to jest kwestia tak naprawdę 6-7 tygodni od momentu ogłoszenia manifestu PKWN. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na kwestię no, tak naprawdę poza wywłaszczeniem, poza no, likwidacją dworu jako takiego miejsca istotnego z wielu względów społeczno-kulturowych, chciałbym zwrócić uwagę również na to, że dekret o reformie rolnej rozpoczyna przymusowe migracje ziemian. Czyli te ograniczenia co do tak naprawdę miejsca osiedlania się, to jest, no można powiedzieć, że tak naprawdę ewenement, bo nie wiem, czy takie przepisy są w jakiejkolwiek sytuacji innej w PRL-u wprowadzone, które wyraźnie mówią, że nie można w jakimś rejonie zamieszkiwać. I tak naprawdę no to będzie później istotne przy tym, o czym mamy dalej rozmawiać dalej. Ja wejdę w słowo pana doktorowi, mianowicie trzeba sobie zdać sprawę, że te regulacje dekretu PKWN-u z 6 września były klasycznym wypędzeniem. I takim terminem powinniśmy się w stosunku do tego, co się wówczas działo, posługiwać. To wyczerpuje dokładnie te granice tego pojęcia. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do można zatem postawić tezę, że PSL i Mikołajczyk do pewnego momentu, konkretnie do rozpoczęcia kolektywizacji wsi, w pełni popierali to, co się działo wobec ziemian, prawda, te wszystkie, prawda, restrykcje wypędzenia, wywłaszczenia, prawda, to on jednak tak, wchodząc do rządu... I tak i nie, znaczy on no wchodząc właśnie, do rządu wyglądało? Musiał oczywiście zaakceptować te generalne zasady,
bo inaczej no, nie doszłoby to do skutku. Szereg innych rzeczy można by wskazać, gdzie też Mikołajczyk swoim nazwiskiem firmował no, bardzo, powiedziałbym, nieładne posunięcia tego rządu, tak naprawdę komunistycznego, bo on był zdominowany przez komunistów. To oni zajmowali te najważniejsze funkcje i to oni decydowali o kierunku polityki. Natomiast no, można by tutaj wskazać na przykład na urzędy ziemskie, które znalazły się w gestii właśnie PSL-u, czyli tej partii Mikołajczyka. I urzędy ziemskie próbowały do pewnego stopnia, na ile było to możliwe, łagodzić skutki reformy rolnej, czy odwracać nawet pewne działania. Nie wiem, na ile im się to udawało, ale to był jeden z takich podstawowych zarzutów wobec właśnie tych urzędników i potem no jak gdyby za to ich też ścigano, prawda, jako tak naprawdę kontrrewolucjonistów. Tak. A proszę panów, a jakie stanowisko zajął Kościół wobec jednak no, przekroczenia, po pierwsze przykazania nie kradnij, to jest primo, a sekundo takiej ogromnej niesprawiedliwości wobec swoich dobrodziejów, fundatorów, ludzi, którzy utrzymywali Kościół i instytucje kościelne. Czy była jakaś reakcja, sprzeciw wobec tego działania? Ja jeszcze do poprzedniej kwestii jedno zdanie. Wydaje mi się, że ten pierwszy okres, czy ten moment, w którym wprowadzana jest reforma rolna z punktu widzenia władzy, dla niej jest bardzo trudny, bo ona nie ma aparatu, którym może się posłużyć, żeby tą reformę... No, ale Sowieci są. Tak, to znaczy, no, teoretycznie tak, aczkolwiek myślę, że użycie tutaj Sowietów do realizacji reformy rolnej, myślę, że jednak mimo wszystko wpłynęłoby na samych chłopów. Pamiętajmy o tym, jeżeli chodzi o reformę rolną, nie możemy zapominać o okresie II RP, czyli o tym takim przeświadczeniu na wsi, które tak naprawdę trudno to jednoznacznie określić, na ile to jest rzeczywiste przeświadczenie, a na ile to jest pewna teza ukształtowana w publikacjach naukowych, że w 1944 roku istnieje jakaś realna obawa, że u samej władzy czy jakoś szerzej społecznie, że jeżeli nie szybko, to będzie tak jak poprzednio, czyli może nigdy, czyli w jakimś ograniczonym zakresie i tak dalej. To się podtrzymuje... Ale panie doktorze, wejdę w słowo, bo przecież pamiętajmy, że w momencie wybuchu wojny w Funduszu Ziemi, czyli tej ziemi oddanej do celów parcelacyjnych w czasach II Rzeczpospolitej, był 1 000 000 hektarów i tyle samo komuniści rozparcelowali w 1944-1945 roku. A resztę areałów zatrzymały właśnie w postaci państwowych nieruchomości ziemskich. Tak, tylko także... kwestia, moim zdaniem kwestia zasady. Pan doktor tutaj wspominał o tym, że z punktu widzenia gospodarczego te nowo utworzone gospodarstwa były nieekonomiczne. Czyli sens tej idei i sposób jej realizacji w dwudziestoleciu międzywojennym był jednak inny. To była kwestia rekompensaty i to była kwestia posiadania pewnych zasobów finansowych, które pozwalały na budowanie takiego gospodarstwa indywidualnego. Ideą reformy rolnej, tak zwanej reformy rolnej z 1944 roku jest przekazanie ziemi chłopom dokładnie tym, czy w pierwszej kolejności tym, którzy jej nie posiadają. Oczywiście są pewne koszty, które też chłopi ponoszą. Nie wiem, na ile są świadomi w tym pierwszym momencie, a no, ciekawym zagadnieniem jest też, jak te koszty wpływają na, powiedzmy sobie, na ich wybory życiowe, jak długo oni przy tych gospodarstwach się trzymają w sytuacji, kiedy dostają samą ziemię i nie mają inwentarza, nie mają narzędzi, nie mają, nie wiem, domów, budynków kapitału gospodarczych, też, prawda? Ale postawmy kropkę nad i. To, co zresztą wybrzmiało na samym początku, że władzom nie chodziło o stworzenie prawidłowo funkcjonujących towarowych gospodarstw chłopskich, oczywiście tylko tak. To była
akt polityczny, tak, prawda? Tak. To była oferta, oferta w zamian za poparcie. Do kolektywizacji, prawda? To był stricte akt polityczny, narzucony, powiedziałbym, na który wielki nacisk kładł Stalin, bo chodziło o stworzenie, tak, to jest, pamiętajmy, że to jest ideologia. Tam stoi u podstaw ideologia. I chodzi o stworzenie Sojuszu Robotniczo-Chłopskiego. Sojuszu niedoli. Polska nie była krajem przemysłowym, więc rewolucji nie mogli robić robotnicy. Tak. Trzeba było, można powiedzieć, stworzyć rewolucjonistów. Z kogo? Z chłopów, którym się da ukradzioną, zrabowaną ziemię. I tak zresztą duża część chłopów na to patrzyła. Przecież mamy wiele takich świadectw, że chłopi nie chcą brać tej ziemi, bo gdyby oni ją kupili, to oni wiedzą, że to jest ich ziemia. Jeśli oni dostaną ziemię, która jest ziemią zrabowaną, mieli to poczucie, to w każdej chwili można im to zabrać. I tak się rzeczywiście stało, bo przecież reforma rolna była tylko etapem, swego rodzaju zasłoną dymną przed upaństwowieniu przed rolnictwa, ziemi, prawda? To jest tak, moim zdaniem to jest tak naprawdę jedna z większych porażek wizerunkowych tej władzy. Mam cały czas przed oczami tytuł prasowy z 1945 roku: kolektywizacji w Polsce nie będzie. Więc tak naprawdę beneficjenci stają się wkrótce w różnym stopniu ofiarami, no bo to też... Przepraszam bardzo, bo wróćmy jeszcze do tego pytania o postawę Kościoła, zanim przejdziemy do dalszego ciągu, logicznego ciągu, prawda, skąd ci ziemianie się w tych PNZ-ach wzięli, prawda? Czy pan doktor, czy panowie doktorzy by byli uprzejmi... dwa słowa na ten temat. Na ile potrafię coś tutaj powiedzieć... to mam wrażenie, że Kościół nie zajął przynajmniej takiego stanowiska jednoznacznego, protestującego, jakbyśmy ewentualnie mogli oczekiwać. Zresztą Kościół w tym momencie niemalże w żadnej sprawie nie kładł się tak rejtanem, jak to się mówi popularnie, bo też nie miał takich możliwości. Trzeba pamiętać, jak Kościół został straszliwie przez wojnę osłabiony. Ilu księży zginęło, jak od strony materialnej Kościół został zubożony. I Kościół próbuje, a z kolei ma świadomość tego, co stało się z Kościołem na wschodzie pod rządami komunistycznymi. Kościół nie jest jakąś taką siłą naiwną, prawda, tylko wie doskonale, z czym przyjdzie mu się zmierzyć za chwilę. Dlatego, że komuniści pierwszego uderzenia na Kościół nie skierowali, wręcz przeciwnie. Były nakazy, znów mogę powiedzieć, że osobiście Stalin nakazywał nie ruszać Kościoła, nie zrażać go sobie, starał się go zneutralizować, prawda? Komuniści byli gotowi bardziej radykalne kroki podejmować, komuniści polscy. Byli w tym hamowani i stąd też Kościół starał się nie wchodzić w takie pola zwarcia, gdzie wiedział, że jak gdyby z góry jest skazany na porażkę. Prawda? No to, co mógł zrobić, to było wydawanie listów pasterskich, gdzie bronił pewnych ogólnych zasad moralnych. Ale to było wszystko. I zresztą w manifestie PKWN-u, ale potem w dekrecie o reformie rolnej, majątki ziemskie kościoła zostaną oszczędzone, można powiedzieć tak, zachowane aż do marca 50 roku. Kiedy komuniści przejmą tak zwane dobra martwej ręki, w zamian tworząc fundusz kościelny, z którego mieli utrzymywać jakby, czy zaspokajać pewne potrzeby kościoła, prawda? Proszę panów, doszliśmy do momentu, kiedy ziemianie zostali pozbawieni własności, wypędzeni, prawda? Ale to nie jest jeszcze moment, znaczy oczywiście są aresztowania i tak dalej, ale z drugiej strony pojawia się palący i niezbywalny problem państwa polegający na konieczności zagospodarowania i to natychmiastowego zagospodarowania, bo przecież logika procesu gospodarczego w rolnictwie ma prawda, granice swoje i etapy. Zagospodarowania wielkich gospodarstw poniemieckich na terenie Pomorza, Śląska, częściowo Wielkopolski. Prawda? Jedynymi osobami, które są do tego predestynowane z racji doświadczenia i wiedzy, to są ziemianie. I ziemianie angażują się w
zagospodarowanie, prowadzenie tych już państwowych gospodarstw. I w pewnym momencie następuje właśnie rozwój gospodarczy tych, te gospodarstwa zaczynają przynosić plony, wysokie plony, prawda, i w zakresie rolnictwa i hodowli, prawda, i w pewnym momencie następuje krach. Właśnie proces, o którym dzisiaj będziemy przede wszystkim mówić. Konieczne jest to wprowadzenie, żebyśmy, prawda, się znaleźli w jakiejś, w tej sytuacji świadomie. Jak wyglądała ta sprawa, która doprowadziła do tego procesu? Trzeba pamiętać, że to, co się działo w Polsce, czyli to ten podbój państwa i społeczeństwa polskiego przez komunistów, czy za ich pośrednictwem przez Sowiety, był etapowany. I jednym z pierwszych etapów było właśnie uderzenie w ziemian poprzez reformę rolną, ale potem komuniści skupili się na walce przede wszystkim ze strukturami polskiego państwa podziemnego. To było realizowane przede wszystkim przez służby sowieckie, mniej więcej do jesieni 1945 roku. Potem już Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego przejęło jak gdyby główną rolę od Sowietów. Już przez ten rok mniej więcej nauczyło się, jak działać. Oczywiście dalej byli doradcy sowieccy, którzy nadzorowali to wszystko. I kolejnym jakby etapem będzie likwidacja tych niedobitków w postaci podziemia zbrojnego. I to się, ten etap kończy się mniej więcej w lutym, marcu 1947 roku, wtedy kiedy wchodzi w życie amnestia po sfałszowanych przez komunistów wyborach do Sejmu. Dlatego, że wybory w ogóle sejmowe są swego rodzaju taką podstawową cezurą, bo pomysł Mikołajczyka czy pomysł bardzo wielu innych polityków opierał się na jakiejś szansie, prawda, realizacji postanowień jałtańskich. Czyli będą wolne wybory i w wyniku tych wolnych wyborów Polsce uda się zachować suwerenność. Wyłoni się taki rząd, prawda, taki najpierw Sejm, potem rząd, który określi ustrój zgodny z wolą Polaków. Tak się nie stało oczywiście i wszystkie te siły, które na to stawiały, zostaną w tym momencie odsunięte, wyeliminowane. W różny sposób, prawda, mniej lub bardziej polityczny bądź terrorem. I od wiosny 1947 roku mamy już sytuację taką, kiedy komuniści rozprawiają się z bardzo już osłabionym Polskim Stronnictwem Ludowym i w ciągu kilku miesięcy doprowadzili do ucieczki Mikołajczyka, który czując się zagrożonym, to było bardzo realne, że skończy się karą śmierci dla niego, więc on ucieka z Polski. Ucieka też część jego współpracowników. PSL tak naprawdę zostaje przejęte przez siły prokomunistyczne i tam w ciągu 2 lat powstanie ZSL. Ale potem jakby będzie kolejny etap, czyli wchłonięcie partii socjalistycznej przez Polską Partię Robotniczą. Powstanie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, czyli komuniści tak naprawdę już zyskują monopol władzy, chociaż oczywiście temu towarzyszą tam formalne takie ramy, powiedziałbym teatr, że mamy pluralizm partyjny i instytucje demokratyczne. Znowu jeszcze obok tego mamy walkę w samej partii komunistycznej o wyeliminowanie tych nieco inaczej myślących w postaci Gomułki i jego zwolenników. I wtedy komuniści właściwie, można powiedzieć, nie mają wroga. Znaczy większość wrogów tych o charakterze politycznym zostanie już wyeliminowana, zneutralizowana, wchłonięta konkurencja, prawda? I wtedy pozostaje przeciwnikiem Kościół, a potem sięgną do tych, którzy byli zaangażowani w budowanie polskiej państwowości w okresie wcześniejszym. I wystąpią, zacznie się ściganie na przełomie lat 40. i 50.
ludzi z Polskiego Państwa Podziemnego. I to będzie ściganie ludzi zarówno z pionu zbrojnego, jak i politycznego. A musimy pamiętać, że na przykład ludzie, którzy weszli do Państwowych Nieruchomości Ziemskich, to oni stanowili obsadę Departamentu Rolnictwa. Przedwojennego. Nie, no przedwojennego to już nie mówię, ale tak, w czasie wojny, delegatury rządu. Delegatury rządu. I oczywiście w terenie tak samo. Tak. Prawda? Czyli oni stanowili aparat podziemnego państwa polskiego, ten gospodarczy, w tym akurat segmencie rolniczym. I w ogóle powstała taka koncepcja, że jak gdyby... Był spisek, to był jeden z takich spisków, które komuniści, prawda, sobie wymyślili i zwietrzyli, że jak się likwidowało Polskie Państwo Podziemne, to pewne jego struktury weszły w struktury nowej władzy po to, żeby je, prawda, przejąć i w razie czego właśnie, potem obalić władzy komunistów. Właśnie, proszę panów, ale w momencie, kiedy ten realny, silny jeszcze wróg niknie, w miarę postępów, prawda, ubezwłasnowalniania społeczeństw narodu polskiego i jakby demontażu tych struktur podziemnych, pojawia się potrzeba wykreowania wroga też, prawda? I stąd się pojawiają fikcyjne zarzuty, prawda? Procesy pokazowe na sfingowanych kompletnie podstawach. Jak ten mechanizm wyglądał, tych właśnie procesów pokazowych, tych sfingowanych zarzutów, jaki udział w tym Urzędu Bezpieczeństwa był? Procesy pokazowe były pochodną zamówienia politycznego. Tak trzeba to widzieć. Znaczy nie było nigdy tak, że była jakaś działalność, która była działalnością objętą paragrafami karnymi. Urząd Bezpieczeństwa to wykrył, bo on do tego był przeznaczony i w związku z tym wytaczamy proces. Tylko najpierw było pewne zapotrzebowanie polityczne i to możemy bardzo łatwo pokazać na podstawie procesów politycznych, które niekoniecznie dotyczyły danego jakby podmiotu, który miał być tym procesem przede wszystkim dotknięty. Bo jak mamy na przykład proces drugiego zarządu głównego WiN-u i krakowskich działaczy PSL-u, to jest zupełnie sztuczna konstrukcja od strony procesowej. Natomiast celem było stworzenie podstaw do uderzenia w Mikołajczyka. Cały proces był tak nakierowany. Wrogiem teraz do zniszczenia jesienią 1947 roku, czy w drugiej połowie 1947 roku, był PSL i Mikołajczyk. I tak ukształtowano proces, tak dobrano materiały do tego, żeby pokazać, że PSL współpracowało z podziemiem, że to prawda byli na powierzchni był PSL, w lesie był WiN. Tak, taka była prosta kalka propagandowa. Jak mamy potem następny proces trzeciego zarządu głównego WiN-u, to jest preludium do uderzenia w socjalistów. I najpierw się pokazuje, jest proces, w którym główny nacisk kładzie się właśnie na współpracę WiN-u z socjalistami. Chociaż tam byli różni inni też, ale ten element jest propagandowo najbardziej wykorzystywany. I potem oczywiście będziemy mieli tuż przed likwidacją PPS-u, wchłonięciem go przez PPR, proces już samych przywódców niezależnej PPS z Płużakiem na czele. To będzie listopad 1948 roku, zjednoczenie tak zwane to jest grudzień, prawda? Więc mamy pewne takie zapotrzebowanie polityczne i przed pewnym krokiem politycznym mamy proces pokazowy. Proces pokazowy, który jest no, swego rodzaju teatrem. Tam mamy dosłownie w aktach archiwalnych, które w tej chwili są w IPN-ie, a które stworzyła bezpieka, mamy rozpisane przedstawienie, mamy rolę, mamy didaskalia. Mm-hmm. Dosłownie. Mm-hmm. A przed procesem jest próba generalna. To do tego stopnia... Nie wszyscy aktorzy grają to, co grali na próbie. Później. Nie, ale to się rzadko zdarza. Trzeba pamiętać też o tym, że
żeby sztuka była wiarygodna, nie może być tak, że aktorzy są niewiarygodni. W związku z tym i fabuła jakby jest niewiarygodna, prawda? Scenariusz jest niewiarygodny. W związku z tym mamy też rolę takich, którzy się kajają i mamy rolę tych, którzy nawet do pewnego stopnia są niezłomni, ale w odpowiedniej kolejności oni składają wyjaśnienia. Czyli to się układa w całość pożądaną przez władzę. To się układa w całość pożądaną przez władzę, nie mówiąc o tym, że to, co jest niewygodne dla władzy, jest wyciszone. To, co jest przez władzę pożądane, jest nagłośnione. Bo oczywiście też sposób sprawozdania jest przygotowany wcześniej. To wszystko jest... Tam nie ma nic na żywioł puszczone. I oczywiście wcześniej jest wyrok tak naprawdę tak już naprawdę, oczywiście, prawda? Wyrok jest ustalony, zapadły wysokość znacznie jest wcześniej, tak. Prawda? Tak, a to jest jasne. Natomiast mnie chodzi jeszcze o tą kuchnię, przygotowanie tego, że mamy bardzo dokładnie przekazane instrukcje mediom, i mamy nawet dobraną publiczność, prawda? Więc tu, która też ma reagować w odpowiednich momentach, w odpowiedni sposób. Zdarzały się, jak to było zmanipulowane wszystko, to pokazują takie przypadkowe zupełnie, powiedziałbym, wpadki tych reżyserów, kiedy na przykład jednak nastąpiło jakieś zacięcie na sali rozpraw, że ktoś nie był gotowy zeznać do końca tego, co mu przypisano, a w prasie ukazywało się to zeznanie, którego ktoś nie na sali nie wygłosił po prostu, ale które był, maszynopis był przygotowany, bo jest w aktach. Tak. Ale właśnie chciałem przejść teraz do wyjaśnić jedną rzecz jeszcze, że pan doktor przed chwilą wspomniał o mediach. Odbiorca współczesny, no ma, myśląc o mediach, widzi internet, telewizję i tak dalej, i tak dalej. Wtedy właściwie podstawową siłą to była prasa, mimo jeszcze ogromnego współczynnika analfabetyzmu. Ale prasa i kronika filmowa, prawda? I radio. No i radio, oczywiście, i radio. Natomiast chciałbym teraz, żebyśmy posłuchali dokumentu z epoki, współczesnego dokumentu, a mianowicie relacji z procesu i wyroku ogłoszonego w Sztandarze Ludu. Natomiast zanim oddam panu Maciejowi Słocie głos, to jeszcze przypomniałem sobie, że jedna rzecz nie wybrzmiała. Co to były państwowe nieruchomości ziemskie? Prawda? PNZ, bo który się za chwilę pojawi tutaj w skrótach. Podkreślmy, to były państwowe gospodarstwa rolne, to co PGR-y późniejsze, bo to się przekształciło. To znaczy tak, to były PGR-y pod jeszcze bardzo niezręczną dla władzy nazwą. Tak. Z nieruchomościami ziemskie, jeszcze ziemskimi. Się kojarzyły, tak. Jeszcze, prawda. Tak, czyli to były te wielkie gospodarstwa na terenach, prawda, poniemieckich i tych, powiedzmy sobie, znacjonalizowanych, myślę tu o Wielkopolsce. Oddajmy głos zatem panu Maciejowi Słocie, który odczyta, jak wspomniałem, fragment doniesienia Sztandaru Ludu z 1951 roku. Sztandar Ludu, 3 lutego 1951. W 8 dniu procesu przeciwko grupie byłych obszarników oskarżonych o sabotaż w państwowych nieruchomościach ziemskich i szpiegostwo na rzecz państw obcych prokurator wojskowy major Ligenza wygłosił przemówienie oskarżycielskie. Na wstępie swego przemówienia prokurator Ligenza nakreślił sylwetki oskarżonych, którzy świadomie i celowo przez okres 3 lat niszczyli jedno z największych ogniw gospodarki państwowej, usiłując w ten sposób osłabić państwo ludowe. Oskarżeni są byłymi obszarnikami lub synami obszarników. W okresie międzywojennym działali na terenie sanacyjnych zrzeszeń rolniczych. Wszyscy oskarżeni bądź to wchodzili w skład delegatury tzw. rządu londyńskiego, bądź też ściśle z nią współpracowali.
Prokurator stwierdził, że oskarżeni, jako członkowie kierownictwa PNZ, usiłowali obalić przemocą ustrój państwa polskiego. Przewód sądowy stwierdził niezbicie, że na konspiracyjnych zebraniach spiskowali oni przeciwko polityce rządu, ustalając między innymi kontrprogram polityki gospodarczej na wsi, który przewidywał hamowanie rozwoju gospodarstw państwowych. Swoją zbrodniczą działalność prowadzili oskarżeni pod patronatem agenta amerykańskiego Mikołajczyka. Wymieniając szereg faktów sabotażu, oskarżyciel publiczny stwierdził między innymi, że w 1948 roku dyrekcja PNZ wstrzymała dostawę zboża konsumpcyjnego wartości 1 miliarda złotych. Z polecenia oskarżonych PNZ-y wyzbywały się trzody chlewnej, mimo że posiadały one pełne możliwości dla jej wykarmienia i wytuczenia. Całkowicie zaniedbano opiekę weterynaryjną. Dalszą formą sabotażu uprawianego przez oskarżonych, twierdził prokurator Ligenza, była ich polityka celowego zaniedbywania gospodarstw na ziemiach odzyskanych. Negatywny stosunek oskarżonych do zagospodarowania ziem odzyskanych, mówił prokurator, jest wyrazem ich antypaństwowej, antynarodowej działalności. Charakter sabotażu miała również polityka oskarżonych w dziedzinie kadr. Obok wysuwania na kluczowe stanowiska elementów obszarniczych utrudniano szkolenie robotników i awansowanie ich na wyższe stanowiska. Sabotaż uprawiali również oskarżeni w dziedzinie przemysłu rolnego. Z kolei prokurator omówił działalność szpiegowską oskarżonych Maringa, Kępistego, Englichta i Potworowskiego. Podobnie jak Maringe, oskarżeni Kępisty, Englicht i Potworowski, pałając nienawiścią do Polski Ludowej, uprawiali szpiegostwo, dostarczając konsulom amerykańskim tajnych informacji. Kończąc przemówienie, prokurator zażądał dla oskarżonych Maringa, Papary i Englichta kary dożywotniego więzienia, Kępistego kary 15 lat więzienia, Potworowskiego 12 lat więzienia, Zomera 12 lat więzienia, Ślaskiego 10 lat więzienia. Bardzo dziękuję. No, przejmujący jest ten wyrok. A wróćmy teraz do spraw właśnie związanych z państwowymi nieruchomościami ziemskimi. Panie doktorze, zwracam się do pana doktora Tomasza Osińskiego. Jak były zorganizowane te gospodarstwa i jak wyglądało to zatrudnienie ziemian, byłych już ziemian w organizacji? Czy to byli rzeczywiście ludzie fachowi, czy jaki nadali kierunek funkcjonowaniu tym gospodarstwom? I przede wszystkim, czy te zarzuty, które w tej chwili wysłuchaliśmy przed momentem, no na ile one były prawdziwe, czy nie, to właściwie jest retoryczne pytanie, ale bardzo proszę. Państwowe nieruchomości ziemskie to jest, proszę Państwa, przedsiębiorstwo takiej skali, którą sobie trudno wyobrazić. Według tych danych źródłowych, które znalazłem, to w szczytowym okresie to jest 1,5 miliona hektarów. To jest 120 tysięcy zatrudnionych osób. Także to jest ogromne przedsiębiorstwo, które dodatkowo obejmuje w zasadzie teren całej Polski. Bo aż można powiedzieć, że od województwa rzeszowskiego po województwo szczecińskie, od północy aż po południe, jest zorganizowane w 15 dużych okręgowych zarządów. To są w większości zarządy na ziemiach zachodnich i północnych, ale też 6 takich zarządów funkcjonuje na terenach tak zwanych ziem dawnych, jak to wówczas w materiale źródłowym, w ogóle jak to wówczas określano. Więc olbrzymia skala zadań. Myślę, że jeżeli mówimy o państwowych nieruchomościach ziemskich, powinniśmy uwzględnić również wszystkie te trudności, jakie występują w tym pierwszym okresie. Więc łatwo sobie wyobrazić trudności z transportem, trudności w komunikacji, wszelkiego rodzaju niedobory. Pamiętajmy o tym, że to jest też okres, powiedzmy sobie, stałego wsparcia dla rolnictwa. No, wsparcia, które
można powiedzieć, że czasami jest wątpliwej jakości i może przysparzać więcej trudu, jak to się okazuje potem w tym procesie trudu i problemów niż realnych korzyści. Więc ogromne przedsiębiorstwo. Muszę powiedzieć, że może to jakoś też wybrzmi na końcu naszej rozmowy o państwowych o procesie i o państwowych nieruchomościach ziemskich, że no, przytłacza przede wszystkim skala tej dokumentacji, która została po tej instytucji. Przypominam, że funkcjonowała ona zaledwie 3 lata. Bo już w 1949 roku państwowe nieruchomości są w stanie faktycznej likwidacji ich przekształcenia w państwowe gospodarstwa rolne. Więc zdziwiło mnie na przykład, w jaki sposób selekcjonowany był materiał dowodowy do tych, który znajduje się w aktach procesowych. Czy on rzeczywiście miał jakieś znaczenie poza tym, że próbowano włączyć do akt śledztwa czy do akt spraw, które były prowadzone czy były zaczynane jeszcze w 1946 roku, jakieś materiały statystyczne. Na przykład jest proces Władysława Czardyckiego przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Szczecinie, który ma bardzo obfitą dokumentację. Ta dokumentacja to kilkanaście tomów różnego rodzaju materiałów pokontrolnych, materiałów statystycznych. Cały czas się zastanawiałem, przeglądając te materiały, czy one rzeczywiście stanowiły jakąś pomoc dla tych, którzy ten proces przygotowywali, czy po prostu w pewnym momencie włączyli je do akt, a zupełnie tego nie analizowali. Także wracając do wątku głównego, olbrzymie przedsiębiorstwo, na pewno bardzo trudne do prowadzenia. I kolejne moje jakieś takie zdziwienie, to może mniejsze, że to Witold Maręż jest tym dyrektorem naczelnym, bo wiadomo, że jest to efekt no, jego kontaktów i znajomości z Mikołajczykiem również, ale pamiętajmy, że nie tylko, bo to jest duże uproszczenie, jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, że to, że Maręż spotkał Mikołajczyka przed wojną albo że pracował w delegaturze, to tutaj jakoś było decydujące. To jest człowiek, który doświadczenie w zarządzaniu majątkiem opuszczonym tak naprawdę zdobywa już w okresie I wojny światowej. Pełni bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o przywracanie życia gospodarczego w Wielkopolsce, bo to jest i osoba, pełnomocnik tak zwanej akcji siewnej i później stojący na czele zarządu państwowego ziemi lubuskiej. Więc pewne, można powiedzieć, że pewne wzory postępowania zostały już opracowane i to państwowe, to przedsiębiorstwo państwowe nieruchomości ziemskiej nie powstaje w próżni. To jest pewna metoda przepracowana na mniejszą skalę. To jest rok 1946, kiedy rusza państwo, kiedy tworzy się zarząd centralny z Marężem na czele i rzeczywiście ewidentnie jest nawiązanie do wzorców przedwojennych, do organizacji rolniczych. Natomiast Maręż opiera się też na ludziach, do których ma zaufanie, wie o ich doświadczeniu też zawodowym, prawda? Tworzy całą strukturę, która potem zresztą była wykazana jako ten spisek, prawda? Tak. To znaczy, no w różny sposób trafiają, różnymi drogami trafiają do państwowych nieruchomości ziemskich ziemianie. To są czy znajomi Maręża z okresu okupacji, czy z okresu przedwojennego, ale pamiętajmy o tym, że środowisko ziemiańskie ma swoją specyfikę i tutaj tak zwane kontakty rodzinne, czy kontakty towarzyskie są, pełnią bardzo ważną rolę. Myślę, że tutaj tym szlakiem różnego rodzaju nici powiązań, związków i tak dalej,
biura państwowych nieruchomości ziemskich w jakimś stopniu wypełniają no, szukający pracy właściciele, byli właściciele ziemscy. Gdybyśmy próbowali określić to zjawisko statystycznie, bo tak mówimy o pewnym, no można powiedzieć, o pewnym wyobrażeniu, które próbuje stworzyć władza komunistyczna w momencie, kiedy z marężem zaczyna walczyć, to z zachowanych różnego rodzaju statystyk wynika, że duża reprezentacja ziemian jest w zarządzie centralnym, szczególnie na stanowiskach dyrektorskich. No z tych danych, które ja znalazłem, wynika, że w pewnym okresie było to 27%. Ale jeżeli chodzi ogółem o państwowe nieruchomości ziemskie i o stanowiska, powiedzmy sobie, no, takie specjalistyczno-biurowe, to nie jest duży procent, bo to jest z reguły kilka procent, z tym, że dane są niekompletne i nie możemy tego określić dla no, całego przedsiębiorstwa. A jaki był efekt zatrudnienia tych ludzi wedle tego klucza, o którym przed chwilą powiedzieliśmy, poniekąd znajomościowego, prawda, towarzyskiego? Współczesny słuchacz powie, no to jakiś nepotyzm, prawda? To jakaś naganna procedura. Natomiast efekt... To znaczy, ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz. Funkcjonują również, powiedzmy sobie, mechanizmy weryfikacji kadr. Pamiętajmy też o tym, że wysoko wykwalifikowanych pracowników do rolnictwa państwowego po prostu nie ma. Więc jeżeli mówimy o tym naborze ludzi wywodzących się z rodzin ziemiańskich, no są to osoby, które spełniają również kryteria merytoryczne, bo to są osoby z wykształceniem wyższym, kierunkowym, no z wykształceniem wyższym rolniczym. Żeby w jakiś sposób też, no, że tak powiem, jakość, jak pod względem jakościowym ta kadra wygląda, to można się bardzo prosto odwołać do materiałów, które znajdują się w aktach PPR-u. To są materiały, to są różnego rodzaju charakterystyki i to są materiały, w których wiele osób uzyskuje pozytywne oceny, jeżeli chodzi o przygotowanie specjalistyczne, a różnego rodzaju wątpliwości, które są pod ich adresem formułowane, są związane z pochodzeniem społecznym, są związane z różnego rodzaju, można powiedzieć, no, światopoglądem czy poglądami politycznymi. No sam Maręż jest bardzo wysoko oceniany jako specjalista. Oczywiście często jest tak, że wybitny specjalista i używając tutaj terminologii źródeł nie nadaje się na stanowisko kierownicze albo nadaje się do pracy pod kierunkiem, więc tak to mniej więcej. Ale wysłuchaliśmy tutaj zarzutu, prawda, bardzo ciężkich zarzutów w owym oskarżeniu i potem w wyroku, dotyczące niegospodarności, sabotażu i tak dalej, spowodowania obniżenia plonów i tak dalej. Jak pan doktor to na podstawie kwerendy archiwalnej jest w stanie skomentować? To znaczy, ten proces jest bardzo długo przygotowywany. W zasadzie obserwacja czy inwigilacja tego środowiska rozpoczyna się w roku 1946. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu zaczyna obserwację kierownictwa państwowych nieruchomości ziemskich dopiero, bo to trudno w jakiś sposób to precyzyjnie określić, ale rozpoczyna w 1946 roku. Więc tutaj jest, że tak powiem, materiał dowodowy jest przygotowywany bardzo długo. Ale przepraszam, wejdę panu w słowo, bo sprawami procesu się za chwilę zajmiemy. Dobrze. Chciałem tylko usłyszeć, czy te zarzuty w pana odczuciu są podstawne, czy bezpodstawne. To znaczy, ja powiem tak. Po przeczytaniu dokumentów, a szczególnie dokumentów z procesu, jak sami oskarżeni się bronią, to można postawić taką tezę, że
strona oskarżająca nie przyjmuje do wiadomości, po pierwsze, takiego zjawiska, jakim jest pewna losowość, jeżeli chodzi o działalność rolniczą. Po drugie, wielkiego zbioru trudności, z jakimi kierownictwo państwowych nieruchomości się musi zmagać. Logistyka, więc one są w jakiś sposób, powiedzmy sobie, sprytnie wyselekcjonowane, te zarzuty, no bo jeżeli jest zarzut, że były zaległości w wypłacie pensji dla pracowników, to one rzeczywiście były. Ale było logiczne wyjaśnienie, dlaczego były te. Jeżeli zdarza się przypadek, że przysłano jako sposób premiowania robotnikom zelówki, które były zużyte, no to doszło na jakimś etapie do, nie wiem, czy do nadużycia, czy do jakiegoś, nie wiem, niesprawdzenia i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystkie te dowody, czy te takie konkretne przypadki, one się oczywiście układają w taką ciekawą z punktu widzenia władzy całość. Z tym, że one nie uwzględniają całego... O której tak, one nie uwzględniają, tak, one nie, zupełnie nie uwzględniają kontekstu. Uwarunkowań, tak. Tak. Oddajmy głos teraz samemu Witoldowi Marężowi. Posłuchajmy, co on na temat swojej działalności w PNZ-ach ma nam do powiedzenia. Leonard Witold Maręż, raport Majątki Państwowe PNZ, ich stan i kierunki rozwojowe. Prócz prac w kierunku zwiększenia produkcji, PNZ od samego początku zwróciły baczną uwagę na jej racjonalizację odbudowywania produkcji elitarnej, nasion buraków cukrowych, pastewnych ziemniaków, traw, nasion, koniczyn, lucern i tym podobne. Jednocześnie z racjonalizacją produkcji roślinnej prowadzi się jej rejonizację, szczególnie wznawiając w naszych rejonach wschodniomazurskich i podgórskich produkcję trwałych kultur roślin pastewnych. Analogiczna akcja prowadzona jest także w stosunku do produkcji zwierzęcej. Wojna bardzo pomieszała terenowe pogłowie inwentarza przedwojennego, jak również wprowadziła liczne nowe odmiany z transportów UNRA i importu zagranicznego. Zagadnienie rejonizacji zostało przez to niezmiernie utrudnione, ale wkłada się wiele starań, żeby do rejonizacji doprowadzić. Rozpoczęto pracę inseminacji, aby przez lepsze wyzyskanie czołowych reproduktorów stan hodowli jak najszybciej podnieść. Osiągnięte rezultaty zawdzięczamy wydatnej pomocy rządu, który w miarę możliwości nie skąpił na podźwignięcie nieczynnych warsztatów rolnych, kredytów. Nie można pominąć również wydatnej pomocy, jaką otrzymały PNZ od rządu w postaci przydziałów UNRA. Razem z wymienionymi w poprzednim zestawieniu kredytami były to potężne środki do podźwignięcia produkcji rolniczej PNZ, ale te środki i działania dopiero ludzką pracą, wielkim wysiłkiem organizacyjnym i wielką ilością włożonej pracy fizycznej przerobić było można na wartości aprowizacyjne. Na podniesienie poziomu własnych warsztatów i na produkcję uszlachetnionego materiału hodowlanego, roślinnego i zwierzęcego dla drobnych gospodarstw. Ale ponieważ wszystkim, począwszy od dyrektora naczelnego do robotnika, przyświecał jasno cel, jak najszybciej zagospodarować zniszczone przez wroga warsztaty rolne, a zwłaszcza tak upragnione ziemie odzyskane. Samorzutnie wytwarzała się emulacja w pracy. Nie liczono się z jej godzinami. Wprowadzone stopniowo normy i współzawodnictwo sankcjonowało dotychczasową emulację i podniecało do jeszcze większych wysiłków, aby tylko tak umiłowany i upragniony cel szybciej osiągnąć. To jest ciekawa jedna kwestia podniesiona, bo pamiętajmy o tym, że jednym z tych podstawowych zarzutów jest to, że nie jest realizowana polityka rolna, która ma zbudować to socjalistyczne rolnictwo, że ten raczej jest, że tak powiem, realizowany program rozwoju rolnictwa kapitalistycznego. I tutaj w tym fragmencie sam Witold Maręż świetnie tą sprawę wyjaśnia, a ja bym jeszcze chciał dodać
że mówiąc o państwowych nieruchomościach ziemskich, musimy pamiętać również o tym, że stan posiadania tego przedsiębiorstwa jest płynny. To przedsiębiorstwo przygotowuje ziemię również na cele parcelacyjne, więc ją przejmuje, wstępnie przysposabia do tego, żeby powiedzmy sobie usunąć wszystkie skutki wojny i przekazuje ją dalej. Więc o tym mówią tak naprawdę oskarżeni podczas procesu, że oni do końca nie wiedzą, ile lat będą gospodarować na tym konkretnym obszarze. Więc im trudno było realizować jakąś wieloletnią politykę, bo oni nie wiedzieli, czy na przykład już w kolejnym roku ten teren akurat nie będzie parcelowany i przeznaczany pod osadę. Wróćmy do procesu. Mianowicie, co do zarzutów, już wiemy, prawda, właściwie, jakie padły zarówno z tego fragmentu, który wysłuchaliśmy ze Sztandaru Ludu, jak i z naszej dyskusji. A teraz proszę coś przybliżyć, jak kilka słów powiedzieć na temat, jak sam proces wyglądał, jaką linię też obrony oskarżeni przyjęli i jak propaganda funkcjonowała, jak nagłaśniała, jakie elementy eksponowała tego procesu? To znaczy, jeżeli chodzi, może zacznę od ostatniego pytania. Jeżeli chodzi o propagandę, to było tak, jak mówił wcześniej pan doktor. No, w prasie rozbudowano w zasadzie akt oskarżenia o pewne przykłady z konkretnych dni, więc no ten obraz był kształtowany w taki sposób, żeby potwierdzał akt oskarżenia. Dodatkowo można powiedzieć, że też specyfika tej prasy oficjalnej, tej prasy partyjnej jest taka, że bardzo często i różnego rodzaju dzienniki regionalne drukują po prostu przedruki z prasy centralnej. Więc tutaj trudno mówić o tym, że przeczytamy coś innego, czy inaczej to zrelacjonują ludzie, którzy pracują w Lublinie w Sztandarze Ludu, niż to zostało przekazane przez prasę centralną. Muszę tutaj się do takiego akcentu lubelskiego odnieść, że takim oryginalnym wkładem w tą propagandę z okresu procesu kierownictwa państwowych nieruchomości ziemskich Sztandaru Ludu jest karykatura, która przedstawia państwowe nieruchomości ziemskie jako drzewo, pod którym stoi Stanisław Mikołajczyk i wypuszcza, jak sugeruje podpis, szarańcze na to drzewo, która ją niszczy. No tutaj jest ewidentne, chyba nawet próba upodobnienia tej szarańczy do samych oskarżonych. Więc to jest taki wkład lokalny w jakiś szerszy. Ale co do treści szerszy, właściwie to były powtarzane. Tak, tak, oczywiście. To są pewne figury retoryczne, które są, czy określona terminologia, która jest stosowana. No trzeba podkreślać przede wszystkim szkodliwość, skutki dla całego społeczeństwa, bo to jest istotne. Pamiętajmy o tym, że no, jak mówimy o olbrzymim przedsiębiorstwie, to sabotaż w tym przedsiębiorstwie szkodził tak naprawdę całemu społeczeństwu i to podkreślano. Podkreślano oczywiście tą konspiracyjną więź ponad, ja bym to określił, że ponad epokową, bo podkreślano, że oskarżeni znają się z okresu II RP, że oskarżeni, jak to pisała ówczesna prasa i takiej terminologii używał też prokurator, uczestniczyli jako rotmistrzowie w wojnie interwencyjnej przeciwko młodemu krajowi rad, chyba tak nawet dokładnie jest napisane, więc oni mają tą swoją wspólną genealogię, swój wspólny rodowód. Można powiedzieć, że na różnych etapach swojego życia jakoś blisko ze sobą współpracują, bo tutaj mamy współpracujących ze sobą w organizacjach rolniczych,
Część z nich to również ludzie pracujący w Departamencie Rolnym Delegatury. No i spotykają się oczywiście po wojnie i kontynuują swoją działalność. I tutaj jest ten Spiskowy element, że oni wychodzą czy kończą w momencie, kiedy likwidowane są struktury państwa podziemnego, to oni dostają to, o czym mówił pan doktor. Dostają to zadanie, żeby wejść w różnego rodzaju struktury. I pisze o tym też Patryk Pleskot, który akurat w swojej książce skupia się na analizie samego procesu, to pisze również o tym, że ta propaganda okresu procesu pisze o oskarżonych w ten sposób, że oni nawet działając na korzyść instytucji w ten sposób szkodzili. Więc to taka przewrotna argumentacja, że żeby mogli szkodzić, to czasami jakimiś takimi korzystnymi dla instytucji działaniami tuszowali swoją działalność sabotażową. A jak oskarżeni? Jaką linię obrony przyjęli? To znaczy ja myślę, że co należy podkreślić, no, oskarżeni starają się rzeczowo odnieść do zarzutów. To jest moim zdaniem po przeczytaniu tego zapisu procesu to ewidentnie widać, że jest próba wyjaśnienia wszystkich stawianych zarzutów racjonalnie przy wykorzystaniu najlepszej specjalistycznej wiedzy. Nie ma, przynajmniej ja nie zauważyłem takiej tendencji do tego, żeby unikać odpowiedzialności. Że to jest ciekawe, że tutaj to, o czym powiedziałem, ten proces jest szczególny, ponieważ w sposób szczególny zostały dobrane te elementy oskarżenia. Oczywiście poza tym, że to jest konspiracja, która dąży do obalenia siłą ustroju, to te zarzuty akurat sabotażowe no można rozpatrywać w kategorii różnego rodzaju, nie wiem, nieszczęśliwych zdarzeń, jakichś, powiedzmy sobie, nie wiem, potknięć, błędów i tak dalej. Z tym, że no jest kwestia uwzględnienia też wersji oskarżonego. Więc widać tą specjalistyczną wiedzę, widać takie nie wiem, być może jakieś przekonanie, że z tego się dzięki takiej no, pewnego rodzaju szczerości uda się obronną ręką wyjść, przynajmniej obalić część tych zarzutów. Wchodzą w polemikę merytoryczną, prawda? Myślę, są pseudomerytoryczne. No myślę tak, że gdybym miał określić jakąś taką przybraną strategię, to myślę, że w odniesieniu do pewnych sytuacji czy pewnych zjawisk, o które są oskarżani, to próbują to wyjaśniać na różne sposoby. No, przyznając się oczywiście do zarzutów głównych, prawda? Oczywiście, że tak. Biorąc pod uwagę, że konspiracja to są narady dyrektorów, że spotkania konspiracyjne to są, nie wiem, czasami spotkania towarzyskie też, ale najczęściej te wszystkie odnotowane spotkania, które miały być tą sekwencją konspiracyjnej działalności, no to są spotkania, to są różnego rodzaju narady, które no, na nieszczęście dla Maręża odbywały się akurat w jego prywatnym mieszkaniu, więc to w jakiś sposób, no można powiedzieć, że otwiera w opinii władzy taką furtkę do tych oskarżeń o konspiracji. Mówię, te oskarżenia konspiracyjne, one też w jakiś sposób są wzmacniane tym przekazem, że to są ludzie związani ze sobą, nie tylko... Tak był każdy proces pokazowy w gruncie rzeczy konstruowany, że pokazywano drogę życiową oskarżonych jako taką konsekwentną niemalże od urodzenia, prawda, drogę, która miała szkodzić ludowi pracującemu, który pod przewodnictwem nawet jeszcze być może nieistniejącej, ale partii komunistycznej już tam
dążył do swojego szczęścia. Więc, i profetyzm dlatego tak trochę ironizuję, dlatego że to nieraz pokazuje się ludzi, którzy jeszcze w XIX wieku, prawda, swoją jakąś działalność zaczynali. I jeśli uda się wykazać właśnie związki między tymi ludźmi w różnych momentach dziejowych, no to tym lepiej, prawda, bo się pokazuje, że oni konsekwentnie zawsze spiskowali już, tak jak tutaj ci lotmistrzowie w czasie wojny polsko-bolszewickiej, prawda, i to jest jeden ciąg zdarzeń konsekwentny do tego, żeby potem sabotować i na przykład wydać złe ziarno. A konkluzja jest jasna, to są osoby, które nie powinny funkcjonować w nowym społeczeństwie, tak, prawda? Są z definicji szkodliwe. Tak to jest pokazywane. I w każdym procesie mamy tą warstwę taką, powiedziałbym, merytoryczną. Mamy warstwę faktów, którym trudno jest zaprzeczyć. I ci oskarżeni, zresztą nieraz wprost takie role przypisywano pewnym ludziom, którym naprawdę już nie można było nic zarzucić, to oni jak gdyby mieli tylko potwierdzić, że pewne rzeczy się zdarzyły. Natomiast rolą prokuratora i rolą tego ideologa partyjnego, który przygotowywał tą taką ideologiczną część aktu oskarżenia, bo to był podział pewien taki, to ich rolą była interpretacja i narzucenie właśnie pewnej warstwy, nawet rzekłbym słownej, prawda? Odpowiednie nazwanie różnych faktów, które same w sobie w ogóle nie były negatywne, jako coś negatywnego, nagannego, coś dzięki czemu osiągniemy cel, czyli zohydzenie tego oskarżonego w oczach opinii publicznej. Bo to do tego się wszystko sprowadzało. Bo nieważny był tak naprawdę wyrok. Ważne było potępienie danej osoby. Ważne było to, żeby ludzie uznali, że to jest rzeczywiście nasz wróg. Prawda? A jaki to będzie wyrok, to tak naprawdę nie miało w tamtych warunkach znaczenia. No oczywiście dla podsądnego tak. Podstawowe, tak. Ale dla innych nie. Właśnie, jeśli chodzi o wyrok i proces, posłuchajmy kolejnego fragmentu, przejmującego fragmentu wspomnień jednego z głównych oskarżonych, czyli Ludwika Ślaskiego. Ludwik Ślaski, lata wykreślone z życia. Proces polityczny i więzienia PRL oraz zażalenie na postępowanie władz śledczych. Przyznaję, iż z dużą dozą niechęci, a nawet wstrętu przystępuję do opisania okresu śledztwa na Rakowieckiej. I chyba każdy, kto miał nieszczęście przebywać tam w okresie błędów i wypaczeń, zrozumie moje opory. Z takich to względów mój opis będzie skrótowy, raczej zewidencjonowanie niż omówienie tematu. Z ramienia partii Jakub Berman nadzorował wówczas Departament Śledczy i sam przebieg śledztwa. Dyrektorem Departamentu był Józef Różański, a naczelnikiem Wydziału Serkowski. Sztab ten dysponował całą plejadą pomagierów. Jedni przygotowywali pytania dla śledczych, a następnie analizowali odpowiedzi. Niektóre pytania ponownie wracały z żądaniem zmiany odpowiedzi lub jej uzupełnienia. Dążeniem ówczesnych władz śledczych nie było wyświetlenie prawdy, lecz za wszelką cenę obciążenie mnie jakimikolwiek zarzutami. Stałe, codzienne niemal, stosowanie przemocy i nacisku fizycznego i moralnego, uciekanie się do najbardziej wyszukanych metod nieludzkiego terroru, obok zwykłego, sadystycznego bicia. Oto była atmosfera dwuletniego okresu śledztwa. Gdy po rocznym przebywaniu w areszcie śledczym w Poznaniu zostałem przewieziony do więzienia w Mokotowie, na pierwszym przesłuchaniu zastępca kierownika grupy kapitan Stefan Alaborski, jedyny notabene oficer śledczy, który nie stosował względem mnie bezpośredniej przemocy, z całym cynizmem powiedział mi, czy ja, człowiek niemłody, nie umiem zrozumieć, że proces przez niego prowadzony jest procesem nad ziemiaństwem? I znacznie lepiej wyjdę, gdy nie będę oponował, gdyż wyrok jest już postanowiony, a opór może mi uprzykrzyć tylko życie więzienne. W połowie stycznia obudzono mnie nocą. Polecono się ubrać i poprowadzono do Kanady.
części zajmowanej przez naczelstwo. Zastałem tam siedzącego pułkownika Różańskiego w otoczeniu swego sztabu. Tym razem okazał się szarmancko uprzejmy. Nie zwracał się do mnie inaczej niż per panie dyrektorze. Mówił długo, dźwięcznym głosem, dobrym językiem o nienagannej składni. Proces rozpocznie się za kilka dni, ciągnął dalej. Poprosiłem pana na rozmowę, by wytłumaczyć bezsens upierania się przy swoich zeznaniach. Mamy niezbite dowody z mowy Zarządu Centralnego Państwowych Nieruchomości Ziemskich dotyczące hamowania uspołecznionej gospodarki rolnej. Pan powinien też ze skruchą przyznać się do szkodliwej działalności prowadzonej wraz z kolegami. Na wysokość wyroku to nie wpłynie. Lecz daję panu oficerskie słowo honoru, iż postaram się zaraz po zakończeniu procesu ulokować pana albo tutaj w cieplarni i warzywniku, albo w jednym z naszych gospodarstw. Nie mogłem na tę pseudożyczliwą orację odpowiedzieć jednym krótkim słowem nie. Po namyśle zdecydowałem się na pełną szczerość. Nikt nie uwierzy w sabotaż głoszony przeze mnie z ławy oskarżonych, a mnie nie pozwala na to godność osobista. O bezsensowności zarzutu sabotażu w dziedzinie rolniczej, którą ja w zarządzie centralnym kierowałem, najlepiej świadczą liczby wysokości plonów z 1 hektara. A dorobek ten mógł zaimponować nawet laikom, jakim byli owi śledczy. Wszak plony 4 zbóż w gospodarstwach PNZ na dawnych terenach, a również w opolskim i wrocławskim, wzrosły niemal od kilku do blisko 18 kwintali z hektara. Różański natychmiast replikował. Zarzucał mi, że rozumuje nadal kategoriami dnia wczorajszego, mrzonki uważam za realia, a myśląc w swym zacietrzewieniu o losie swojej rodziny, co oby na nich się nie zemściło. Niech pan pamięta, kończył swe groźby, że Temida w naszym ustroju nie ma zawiązanych oczu. Widzi wszystko tak, jak jej oświetlimy. Groźby swe zrealizował. Żona straciła w Poznaniu pracę i musiała codziennie dojeżdżać do Środy, dokąd ją przerzucili. Córka nie dostała się na wyższe studia, a ja pół roku przesiedziałem we Wronkach, w separatce. Wyroki, jak słyszeliśmy w pierwszym fragmencie czytanym ze Sztandaru Ludu, były no, drakońskie, prawda? Proszę coś powiedzieć o tym jeszcze raz, jakie te wyroki zapadły. I druga rzecz, jakie były właśnie losy tych oskarżonych, ofiar tego procesu potem w życiu po wyjściu z kryminału? To znaczy tak, to rzeczywiście można powiedzieć, że zapadły wysokie wyroki, ale biorąc pod uwagę, że w procesach, o tym nie mówiliśmy, o tych kulisach śledztwa, to może bardzo króciutko, że proces samego kierownictwa to był któryś kolejny etap, bo wcześniej odbyły się w tych położonych na ziemiach północnych od Warmii aż po Szczecin odbyły się 3 procesy, w których zapadały wyroki kary śmierci. Więc biorąc pod uwagę, że sądzono najwyższe kierownictwo tej instytucji, a akt oskarżenia częściowo budowany był również na aktach oskarżenia w tych konkretnych procesach, to 3 wyroki dożywotniego więzienia, można powiedzieć, że to nie był jeszcze ten najwyższy wyrok, jakiego być może spodziewali się sami oskarżeni. Więc Maręż, Englich i Papara otrzymali wyroki dożywotniego więzienia. Szczególnie zaskakujące jest to, jeżeli chodzi o Kazimierza Paparę, który... No,
ten proces pokazał go jako takiego człowieka bardzo zdecydowanego, o bardzo zdecydowanych poglądach, których nie bał się również głosić, więc wynika z tego, że postawa i w śledztwie, i podczas procesu samego Papary spowodowała, że ten wyrok mu do tego poziomu podniesiono, ponieważ on też nie odpowiadał z tytułu wszystkich zarzutów, które postawiono Marężowi, więc ci najważniejsi urzędnicy, Maręż, Kępisty i Englich, w zasadzie odpowiadali, czy postawiono im wszystkie zarzuty, które znalazły się w akcie oskarżenia. Nie mówiliśmy też o tym, że część z oskarżonych odpowiadała też za szpiegostwo. I to szpiegostwo, którego podstawą stało się rzekome przekazanie urzędnikom misji amerykańskiej dokumentu, którym było sprawozdanie z działalności państwowych nieruchomości ziemskich, które zostało wydrukowane, jak utrzymywali sami oskarżeni, można je było bez problemu w samym Ministerstwie Rolnictwa zdobyć. Więc oni uważali, że to nie był dokument tajny, w dodatku, że informacje o działalności państwowych nieruchomości ziemskich publikowano również w prasie. Więc na tej podstawie budowano oskarżenie o sabotaż i tutaj nie wszyscy za ten sabotaż odpowiedzieli. Więc były trzy wyroki dożywocia. Kępisty został skazany na 15 lat pozbawienia wolności, Potworowski i Zomer na 12 lat i Ludwik Ślaski na 10 lat. Wszyscy zostali skazani na przypadek mienia i pozbawienie praw publicznych i obywatelskich na okres 5 lat. Mamy tą pierwszą tak naprawdę rewizję wyroku już w kwietniu 1951 roku, gdzie te wyroki dożywotniego więzienia zostały zamienione na 15 lat więzienia, a Kępistemu zmniejszono wyrok do 10 lat więzienia. Mamy pewne dokumenty, które mówią o tym, jak wyglądał przynajmniej w jakimś zarysie przebieg odbywania kary. No, należy podkreślić, że jeden ze skazanych, czyli Zomer, w 1952 roku zmarł na skutek problemów sercowych, jak napisano w akcie zgonu dusznicy bolesnej. I poza nim jeszcze była jedna ofiara śmiertelna, można powiedzieć, że w związku z procesem to był Tadeusz Krzyżanowski, który również zmarł w więzieniu. Pozostali doczekali do roku 1956. Andrzej Potworowski otrzymał wcześniej zgodę, to znaczy wyrażono zgodę na przerwę w odbyciu kary i on ze względów zdrowotnych, został z więzienia wypuszczony. Pozostali tak naprawdę przebywali w więzieniu, chociaż Potworowski nie był jedynym, który wnosił o przerwę w odbyciu kary. Pozostali przebywali w więzieniu do 1956 roku. Wiosną 1956 roku rozpoczęły się pewne, no można powiedzieć, ruchy, jeżeli chodzi o ich sytuację, bo najpierw otrzymali roczną przerwę w odbywaniu kary, a potem, i do tego też chciałem nawiązać, bo mówiliśmy o tej 70. rocznicy procesu Maręża, ale 27 czerwca 1957 roku Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego uchyliło wszystkie zarzuty stawiane Marężowi, Potworowskiemu, Kępistemu i Englichtowi. To był początek tak naprawdę rehabilitacji, bo wkrótce potem taki sam wyrok zapadł w sprawie pozostałych oskarżonych i tak naprawdę, no można powiedzieć, że w roku 1956, ostatecznie we wrześniu, wszyscy oskarżeni
zostali uniewinnieni i oddalono wszystkie zarzuty, które im stawiano, poza jednym wyjątkiem, Władysław Englich, który podczas śledztwa i procesu postawiono mu zarzut korzystania kontaktów z rzekomą wysłanniczką polskich oficerów z zachodu, Forest Pleszczyńską, jeżeli nie przekręciłem na nazwiska, i w związku z tym ten zarzut o szpiegostwo został w stosunku do niego utrzymany, za co kara to było 5 lat pozbawienia wolności, więc automatycznie w roku 56 no był już po, odbył, można powiedzieć, że odbył całość tej kary, biorąc pod uwagę moment, w którym został aresztowany. Więc tak naprawdę w 56 roku kończy się ten bardzo trudny, co słyszeliśmy w opisie Ludwika Ślaskiego, okres dla wszystkich oskarżonych. No jeden z nich tak naprawdę w więzieniu zmarł. Się, bo pytałem też o losy po zwolnieniu z więzienia i losy rodzin też, prawda? Czy, no już nie mówiąc o stratach, prawda, moralnych, psychicznych, które siłą rzeczy pobyt w więzieniu niósł i poza tym śledztwo, proces. Jak wyglądały losy tych ludzi po wyjściu z więzienia i ich rodzin? To znaczy tak, pierwszą podstawową kwestią, ja tutaj tego akurat aspektu szczegółowo nie badałem, ale znalazłem te informacje. Jeszcze pod koniec lat 50. rozpoczynają się procesy odszkodowania. Więc ten proces w przypadku Maręża zakończył się, można powiedzieć, wyrokiem, który w jakiś tam sposób zaskoczył sam wymiar sprawiedliwości PRL-owski, ponieważ wysokość tego odszkodowania to była gigantyczna suma, która przekraczała pewne normy ustalone, więc potrzebna była tak naprawdę apelacja w tej sprawie i ostatecznie zmniejszenie tego odszkodowania. Wiem, że również niektórzy pozostali skazani też o to odszkodowanie się ubiegali. Z informacji, które znalazłem, takich najczęściej gdzieś tam publikowanych w biogramach, wynika, że ci ludzie w jakiś sposób wrócili do swojego poprzedniego zawodu, czy do pracy naukowej, czy do pracy w różnego rodzaju instytucjach związanych z bardzo szeroko pojętym rolnictwem. Pracowali, no w większości z nich gdzieś, powiedzmy sobie, jeszcze w latach 60. To wszystko zależało, była kwestią związaną i z wiekiem, i można powiedzieć, że też no, ze stanem zdrowia. Więc sam Maręż był kierownikiem takiej komórki panowskiej przez około 10 lat. Są również informacje, że krótko po procesie został doradcą ministra, po procesie, po tym jak odzyskał wolność, został doradcą ministra rolnictwa. Także no, ciekawa jest historia również Kazimierza Papary, ale zanim o tym powiem, to no, musimy pamiętać, że w momencie, kiedy zasiedli na ławie oskarżonych, najmłodszy z nich miał 52 lata. Wśród nich byli już mężczyźni, którzy ukończyli 60. rok życia. Do tego doszedł okres 7, dla niektórych 8 lat pobytu w areszcie, a następnie w więzieniu. Więc no, możemy mówić, że mamy do czynienia już po tym okresie więzienia raczej z mężczyznami w słusznym wieku, no, którzy są u kresu kariery zawodowej. Niekoniecznie tak było, bo Maręż i Englich różnego rodzaju
można powiedzieć, prace naukowe na temat rolnictwa przecież omawiali, przygotowywali, nie wiem, przygotowywali koncepcje, nie wiem, czy mogli pracować, bo takich informacji też nie mam, ale tych publikacji mieli wiele po 56 roku, więc na tyle, na ile mogli funkcjonować. Nie znam kulisów, czy atmosfery, w jakiej pracowali, czy niewiele wiemy, bo w zasadzie takie wspomnienia zostawił tylko Ludwik Ślaski, więc nie wiemy, jak ci ludzie po więzieniu funkcjonowali. Wrócę do Kazimierza Papary. Kazimierz Papara był pracownikiem Biblioteki Kulu po wyjściu z więzienia. Jest wiele opowieści na jego temat i legend w tym środowisku kulowskich bibliotekarzy, także niektóre też słyszałem podobno ze swojej takiej wyrazistości i takiego swojego bezkompromisowego zdecydowania niewiele w czasie pobytu z więzienia stracił, więc tego typu historie gdzieś tam słyszałem. To wartości, które ci ludzie wyznawali, prawda, w których zostali ukształtowani, więc to nie jest, powiedzmy sobie, zaskoczenie. Natomiast posłuchajmy jeszcze ostatniego fragmentu, bardzo interesującego, ilustrującego atmosferę tamtego czasu. Eugeniusz Kłoczowski, moja praca w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich w Poznaniu 1946-1949. Wcześniej niż u mnie zmiana poglądów i uznanie konieczności czynnego włączenia się w sprawy rolnictwa dojrzały nie tylko u inżyniera Marinża i u osób z nim związanych, ale w dość szerokich kręgach byłych ziemian. Wpłynęły na to różne przyczyny. Po pierwsze, aby utrzymać swoje rodziny, trzeba było brać się do jakiejś pracy. Wielu ziemian nie nadawało się do pracy biurowej, nie umiało czy bało się handlować. Tym pozostawała praca na roli. Po drugie, umysły trzeźwo patrzące zdawały sobie sprawę, że zagarnięcie Polski przez komunizm to nie rzecz chwilowa, lecz zakrawająca na długi okres czasu. W tych warunkach trzeba było tak postępować, aby pod rządem komunistycznym naród możliwie nie stracił swoich wartości kulturalnych, moralnych i materialnych, a jednocześnie umiał wyzyskać to, co jest w ustroju socjalistycznym dobre. Im Polska będzie gospodarczo silniejsza, im większy będzie wkład jej produkcji w obozie socjalizmu, tym łatwiej będzie uchylić się od nadmiernej ingerencji Stalina we wszystkie sprawy kraju. Naród głodujący, nieumiejący pracować i organizować gospodarki, skazany byłby na zupełne zdeptanie. W tych warunkach także i część ziemian, choć wskutek wywłaszczenia bez odszkodowania, czująca wciąż niechęć do Polski Ludowej, wprzęgła się w trudną akcję odbudowy rolnictwa. Po trzecie, momentem zachęcającym do wzięcia udziału w organizowaniu rolnictwa było z pewnością zrozumienie polskiej racji stanu odnośnie należytego zagospodarowania ziem odzyskanych. Setki ziemian, i to tych najbardziej wartościowych, najtęższych fachowców rolników, stanęły ochoczo na wezwanie Marinża do twórczej pracy. Była to akcja szczególnego rodzaju, nie przygotowywana na zebraniach i wiecach, nie propagowana przez prasę. Ci, co garnęli się do pracy, nie zdawali sobie sprawy zapewne, że ich czyn zbiorowy był ostatnią szeroką, zakrojoną akcją twórczą, zainicjowaną przez środowisko ziemiańskie w długim łańcuchu poprzednich, do historii już należących, akcji społeczno-gospodarczych w Królestwie, w Wielkopolsce. Akcji dających tytuł do chwały następnych pokoleń. Niedobitki dawnej warstwy szlacheckiej dały narodowi ostatni ziemiański dar, skuteczną pomoc w zagospodarowaniu ziem odzyskanych. Praca w PNZ, w znacznej mierze bardzo udana, nie została należycie podtrzymana przez twórcze siły w narodzie. Załamała się wskutek demagogii i umysłowego niedorostu warstwy rządzącej. Zapewne
Na ostrym zakręcie tak się stać musiało. Ale to końcowe niepowodzenie ziemian z PNZ nie zginęło marnie i bez reszty. Bo jak każdy twórczy wysiłek moralny, pozostawiło zarzewie mogące służyć przyszłym dobrym poczynaniom. No, proszę Państwa, proszę Panów, mamy tutaj do czynienia właśnie z tym jakimś ogromnym, takim podstawowym konfliktem pomiędzy wyznawanymi wartościami i z pewną rodzaju naiwnością, można powiedzieć, niezrozumienia by sytuacji, prawda? Że byli przedstawicielami grupy, która była skazana na likwidację, na eliminację ze społeczeństwa, a chcieli dać od siebie coś, prawda? Włączyć się w tą budowę, mimo tak strasznego doświadczenia, jakim było wypędzenie, prawda, nacjonalizacja. Proszę jeszcze na koniec, to do obydwu panów kieruję to pytanie, proszę tak spuentować i powiedzieć, czy panów zdaniem możemy uznać ten proces za wyjątkowy w tym paśmie procesów pokazowych? Czy jest jakiś element, który go wyróżnia? Czy jest to po prostu typowa realizacja tego rytuału jakby wymierzania sprawiedliwości ludowej w owym czasie? Ja bym się jeszcze odwołał do poprzedniego pańskiego zdania. Znaczy, nie wydaje mi się, i mocniej powiem, jestem przeciwny nazwaniu tego naiwnością. Ziemianie nie byli tutaj jedyną grupą społeczną, która podobnie podeszła do sprawy. Polskę trzeba było odbudować. Znaczy wiedziano, nie wszyscy widzieli to jednakowo, różny horyzont czasowy sobie wyznaczano, ale uważano, że Polska, trzeba pamiętać, że to było przecież bardzo niedługo po okresie odzyskania niepodległości, czyli była świadomość zaborów. Czyli mieliśmy tą sekwencję, zabory, niepodległość. Znowu przyszła utrata niepodległości, ale Polska jest i będzie i odrodzi się i trzeba dla niej pracować. I stąd, i to ludzie, można powiedzieć, na różnym poziomie świadomości, jakby wykształcenia i tak dalej, czuli te rzeczy. I to możemy wskazać przykłady w każdej warstwie społecznej, że dla Polski trzeba pracować. Mimo że dzisiaj są tutaj komuniści, to dla Polski trzeba pracować. I takich najbardziej komuna zwalczała. Znaczy, oni byli przydatni w ciągu pierwszych kilku lat po wojnie, kiedy trzeba było to pierwsze dźwignięcie zrobić po okresie zniszczeń wojennych. A potem oni byli najbardziej eliminowani, bo to byli ludzie, którzy pracowali dla tej wiecznej Polski, tak można ich nazwać. I taka była tutaj rola ziemian i ich wizja, i dlatego oni byli niszczeni. Czy to było w jakiś sposób szczególne? Wydaje mi się, że nie. Bo właśnie można pokazać szereg jakby równoległych procesów, które po prostu tylko uderzały w inne, podobnie myślące grupy społeczne. To się o tyle wyróżnia, że tutaj podstawą jakby były zarzuty gospodarcze, do których dorobiono zupełnie absurdalne te zarzuty, prawda, o próbie obalenia przemocą szczególnie ustroju, czy szpiegostwo. Ale to w każdym w zasadzie takim poważniejszym procesie pokazowym było to szpiegostwo, i były właśnie próba obalenia ustroju przemocą, bo taki był po pierwsze przepis kodeksu, a po drugie takie było przekonanie, że komuny się inaczej stąd nie przegna niż przemocą. Więc oni sami tak to widzieli. Tak. A pan doktor? To znaczy, ja bym właśnie powiedział, że przez to, o czym pan powiedział przed chwilą, to był proces szczególny w swojej typowości, bo to był bardzo duży proces o charakterze gospodarczym. Czyli to był ten okres, kiedy jeszcze można powiedzieć, że walczono z podziemiem, walczono z konspiracją, walczono, a tutaj były bardzo konkretne
konkretne, ale też i fundamentalne sprawy ustroju rolnego, czy podejścia i tak dalej. No oczywiście no, proces ewidentnie wymierzony w ziemiaństwo, co podkreślali sami autorzy tego scenariusza, można powiedzieć, bo przecież w akcie oskarżenia i w tych różnego rodzaju planach śledztwa ewidentnie no, pisze się o tym, żeby wykazać, że ziemiaństwo to szkodliwa warstwa społeczna. Tak. Także takich dowodów jest tutaj wiele. Ja też króciutko chciałbym się odnieść do tego, na ile to było naiwne. Tak jak powiedziałem na początku, to doświadczenie Maręża było o wiele starsze, takiej odbudowy w trudnych warunkach albo zaopiekowania się czymś, co jest porzucone. Więc tak to też początkowo traktowano, bo pamiętajmy, że rok 46 to jeszcze różnego rodzaju myśli mają ludzie, że być może wynik nie jest jeszcze ostateczny, że coś się może wydarzyć. Oczywiście no, w momencie, kiedy to szczególnie dotyczyło Kazimierza Papary, kiedy jemu zarzucano, że on na korytarzu głosił teorię, że nie warto inwestować na ziemiach zachodnich, bo będzie kolejna wojna albo no, dojdzie do jakiegoś konfliktu i to nie są nabytki pewne. Więc różne intencje mogły mieć różne oczywiście osoby. No, nie wiem, na tyle, na ile zbadałem ten materiał, na ile nie wiem, przeczytałem różnego rodzaju wspomnienia, wydaje mi się, że to jest taka, że to jest pewna taka szczególna cecha tego środowiska, tej warstwy społecznej, które niejednokrotnie było rujnowane i się odbudowywało. O tym się rzadko mówi, ale pamiętajmy o tym, że to ziemiaństwo kresowe ma tak liczne doświadczenia straty i odbudowy, bo jeżeli nie najazd tatarski, to wojna z Rosją, to powstanie, to nie wiem, konflikt ze Szwecją i tak dalej, więc tych strat i powrotów jest bardzo wiele. I tak mi się wydaje, że to jakoś tam przez pokolenia jest w pewnym genotypie było przekazywane, że ucieczka ma jakiś taki charakter pewnej tymczasowości. I o jednym jeszcze zjawisku chciałbym powiedzieć. Była bardzo duża tęsknota w momencie, kiedy tracono wszystko, była bardzo duża tęsknota za zawodem. Kiedyś przeczytałem, już dokładnie nawet nie pamiętam gdzie, czy może, być może opowiedział mi to pan Marek Łoś o tym, że jego rodzice mieli pewien plan związany z ziemiami tymi zachodnimi i tam w jakiś tam sposób próbowali się urządzić w takim sensie rolniczym. No oczywiście nie w wymiarze jakimś wielkoobszarowym, ale posiadając jakąś namiastkę tego życia przed reformą rolną. I mi osobiście wydaje się, że na ziemię odzyskane i do PNZ-u jednak no, pchała ta potrzeba i pchało jakieś takie przekonanie, że to będzie trochę takie życie jak dawniej. Tak, tylko że w innej formule, ale będzie jakiś kontakt z tym światem utraconym. I dlaczego, w jaki sposób doszedłem też do takiego przekonania? No to jest wątek bardzo mocno przez propagandę eksploatowany. Że są te formy funkcjonowania administratorów państwowych nieruchomości ziemskich, że jest ta etykieta dworska i różne argumenty, czy te wszystkie grzechy szlachecko-ziemiańskie są w jakiś tam sposób, nie wiem, uprawiane w państwowych nieruchomościach ziemskich. To tak o tym mocno mówiono. Czasami zupełnie te zarzuty nie miały żadnych podstaw realnych. No dochodziło nawet do takich sytuacji, że aresztowane osoby jednak unikały kolejnych konsekwencji, bo zarzuty były wyssane zupełnie z palca. Więc wydaje mi się, że to
zjawisko i ta potrzeba, o której tutaj mówiliśmy, pracy, ona też miała pewne kulturowe takie podłoże. I, no i w ten sposób szukano czegoś na wzór wcześniejszego życia. Wydaje mi się, nie jestem tu specjalistą, psychologiem, ale wydaje mi się, że to, nie wiem, również jakieś takie naukowe uzasadnienie można by było dla tej mojej teorii znaleźć. Bardzo serdecznie dziękuję. Okazją do naszego dzisiejszego spotkania była przypadająca 3 lutego 70. rocznica wyroku zakończenia procesu kierownictwa Państwowych Nieruchomości Ziemskich, złożonego, jak słyszeliśmy, w znacznym stopniu z byłych ziemian wywłaszczonych przez władze komunistyczne po 1944-1945 roku. Naszymi gośćmi był pan dr Wojciech Frazik z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Dziękuję serdecznie. I pan dr Tomasz Osiński, również z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN-u w Lublinie, oraz pan Maciej Słota, znakomity aktor filmowy i teatralny, który użyczył swojego głosu świadkom historii. Bardzo dziękujemy. A wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację imienia Zofii i Jana Włodków w Krakowie, przez Krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kraków. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.